Cześć, jestem Olo, alter ego Aleksandra Wilanowskiego. Szybko wam powiem kilka newsów, zanim ten drugi przyjdzie i zacznie owijać w bawełnę i tymi swoimi takimi zdaniami wielokrotnie złożonymi, które nie wiadomo do czego prowadzą, i z lewej, na prawej, i tak w ogóle będzie tak długo tym wszystkim opowiadał. W sumie dlaczego ja tak długo opowiadam? Chyba się zbliża. Hej, ale co tu się dzieje? Co żeś już nagadał? Ja nic. Daj mi mówić, ja wszystko powiem, ja wszystko wiem, jak mam powiedzieć. Nic nie powiedziałem. Jeszcze wygadasz, że książka będzie miała 3 cm grubości. Ale spoko ziom, nie wygadam, że książka będzie miała 3 cm grubości. Tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. Jeszcze wszystko się może zawalić. Wszystko. Dzień dobry, Nordic Walkerze. Ostatnie dni to był bardzo gorący okres przed oddaniem książki do druku. Bardzo dużo się działo, istny maraton poprawek i zmian. Wszystko za sprawą tego, że otrzymałem w zeszłym tygodniu pierwszy próbny egzemplarz, który jakby okazał się dobrym próbnym egzemplarzem, ponieważ pokazał, jak bardzo chcę, żeby ta książka wyglądała inaczej. W sensie mam na myśli papier i okładkę. Także ostatnie dni to były gorące poszukiwania i małe zmiany w edycji, żeby dostosować to do innej okładki i innego papieru. Mam nadzieję, że to się udało i już wkrótce, jak ta książka się pokaże, to będę z tego zadowolony. Mówię, mam nadzieję, będzie fajnie, może się uda. Moi drodzy, ta książka jest rewelacyjna i po jej wydaniu po prostu na tym świecie już nic nie będzie takie samo. Więc 16 października po prostu bukujcie sobie bilety na pociąg, wbijajcie na Kazimierz Dolny, Puławy i tamte okolice. Wielka impreza, wielka premiera książki, od której po prostu takie wielkie święto Nordic Walkerów, na którym nie może was zabraknąć. Bo jej... W każdym razie klamka zapadła, książki się już drukują, maszyny drukarskie pracują i w tym momencie pozostaje już nic innego, tylko czekać. Jeśli chodzi o wspominaną przedsprzedaż książki, to na 90% jej nie będzie, ponieważ też różne zawirowania tutaj urlopowo-wakacyjne sprawiły, że ten temat troszeczkę mi uciekł, ale... Tak, najprawdopodobniej sprzedaż książki ruszy dopiero po premierze. Ja się nie zatnie, ja się uda. Wszystko będzie super, ze wszystkim zdążymy. I przecież można na przykład wspomnieć, że mamy fantastycznych partnerów medialnych, fantastycznych partnerów technicznych. O nich wam opowiem już niedługo, już przy kolejnym spotkaniu. A dzisiaj jeszcze wam zdradzę jedną tajemnicę, tylko nie wiem, czy mi nie przeszkodzi. Bo... Dobra, to za chwilę. Już, dziękuję, już po prostu stąd idź. Tak czy inaczej, kończą się wakacje i zaczyna się znowu kolejny sezon zmagań z kijami. Wracamy z akcją Chodzę, bo lubię i wracamy do tych treningów, na które serdecznie was zapraszam. Dobra, treningi, jasne, wszyscy wiedzą, że mają trenować. Dawaj więcej o książce dawaj. Dobra, zdradzę wam teraz jedną rzecz, z którą prawdopodobnie on by się czaił do dnia premiery, a może i jeszcze dłużej. Otóż, słuchajcie, news jest taki. W książce będą, oprócz tego, że opisana technika, wszystkie zalety Nordic Walkingu, będzie taka motywująca i inspirująca do tego, żeby faktycznie na te kije wziąć się i pójść, no to oprócz tego będą też gotowe propozycje treningowe. No i te gotowe propozycje treningowe będą miały oczywiście zdjęcia, będą miały oczywiście opisy. To, co już wiecie, będą miały też filmy, w których będzie można sobie poglądać, jak dane ćwiczenia będą wyglądać, ale news jest taki, że te treningi będą też nagrane. Już wam pokażę, jak to brzmi. Dostajesz taki plik na telefon. Jeszcze 10 sekund. Czekajcie, od początku. O. Trening pierwszy. Rozgrzewka. Ćwiczenie pierwsze. Jednoczesne krążenia obu ramion w przód. Ćwicz w swoim tempie. I tutaj sobie robisz te wszystkie ćwiczenia, które tu lecą z telefonu. Telefon możesz wyciszyć, możesz schować sobie zagadki. On ci tu cały czas gada i sobie ćwiczysz. Pum, pum,
pum, pum. Jeszcze 5 sekund. O, tu wszystko mówi. Dobra, czekajcie. Czekajcie, muszę to jakoś wyłączyć. Ćwiczenie jednoczesne. O, dobra. No, więc takie treningi audio też są już nagrane. Przechodzą ostatni już szlif, żeby brzmiały jak najlepiej. I sobie puszczasz taki trening w czasie rzeczywistym. Wiesz, kiedy masz wykonać rozgrzewkę, jakie ćwiczenia. Wiesz, kiedy masz wykonać ćwiczenia wzmacniające i jakie ćwiczenia. Wiesz, kiedy masz wykonać ćwiczenia rozciągające i jakie ćwiczenia. Przyznam się Wam, że sam osobiście już taki trening testowałem i muszę przyznać tutaj, że to naprawdę jest dobra robota. To dziękuję Ci. Nie, no proszę bardzo, to bardzo naprawdę miło. Wyszło Ci to całkiem dobrze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.